Witam was serdecznie, Radosławie i Ewelino. Jak ufam, wszyscy chcą dzisiaj się cieszyć waszym szczęściem i są tutaj razem z wami się modlić. Można powiedzieć, byście dzisiaj mieli dwie uroczystości. Pierwszą i ostatnią. Że to było dwa w jednym. Żebyście razem wytrwali na dobre i na złe, będąc szczęśliwi przez całe wasze życie. But it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Przy wejściu ich zapytałem, czy są trochę stremowani, to Ewelina mówi, że jeszcze nie. Radosław już tak. Przyniosłem wam mały prezencik, taki do tego ślubu dołączę. Coś jak jest. Domyślacie się, co może być? No, pobożna Ewelina mówi, że różaniec. Nic z tego. Różne ziarna tu są, trochę ziaren. Jeśli dzisiaj jesteście szczęśliwi, to chciałbym, żebyście wiedzieli, że to wasze szczęście to jest takie wiele ziarenek. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Bo wasza miłość ma być coraz większa. Tak, żebyście za 20 czy 30 lat powiedzieli: dzisiaj kochamy się jeszcze bardziej niż tego 18 sierpnia 2018 roku w Górze Kalwarii. Ale to będzie tylko wtedy, kiedy będziecie właśnie wkładali w to swój wysiłek. I dlatego takie małe pudełka z nasionkami, żeby wam przypominało, no właśnie, czy dbam o to nasienie, które dzisiaj jest. Nam się wydaje, że to jest wielka miłość. To jest taki zaczątek wielkiej miłości. Miłości, która ma szansę stać się wielką i piękną. Żono, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Proszę, aplauz dla nowych małżonków.